A my mamy bardzo mały oddział dziecięcy. Otrzymało od orkiestry. Proszę Państwa, my też mamy. My mamy sprzęt, my mamy słuch badany dzięki orkiestrze i wy dzisiaj przyszliście po to, żeby noworodki, które przyjdą na świat, były zdrowe w Świnoujściu, prawda? Po to zbieramy pieniążki, żeby dzieci były zdrowe, żeby dzieci mogły spacerować, chodzić z rodzicami na różne wycieczki i żeby co było, żeby kolejne dzieci rodziły się w Świnoujściu bardzo, bardzo dobrze. Proszę Państwa, tak, to są nasze dzieci. Mało tego, chcę powiedzieć, że w tym tygodniu zebraliśmy ponad 60 litrów krwi. I ta krew zebrana w tym tygodniu nie idzie do puli ogólnopolskiej, zostaje w mieście. A więc jeżeli ktoś się zdarzy, że w Świnoujściu zabraknie krwi, to my zebraliśmy już 60 litrów krwi. I możemy w każdej chwili jako bank dać krew mieszkańcom Świnoujścia. Ja Wam bardzo dziękuję za to, żeście przyszli, że to Wy wspieracie tą akcję, że ja mam nadzieję, Wy nie potrzebujecie korzystać z tej listy i bardzo Wam życzę, a Waszym rodzicom w szczególności, żeby nigdy nie było potrzeba używać tego sprzętu. Ale mam Wam powiedzieć jedną rzecz. W Świnoujściu urodziła się dziewczynka, ma na imię Bogusia, ma 2 tygodnie, walczy o życie, przyszła o 2 miesiące za wcześnie, walczy o życie w Szczecinie i korzysta z tego z całej siły. No rewelacja, poklaskuj! Proszę Państwa, życzę wszystkim miłej zabawy i naprawdę wierzcie, obyśmy tych kartek jak najmniej musieli tutaj mieć. Życzę miłej zabawy, a jutro, słuchajcie dzieciaki, zapraszam Was serdecznie w Miejskim Domu Kultury o godzinie 12, tak jak w ubiegłym roku i poprzednich latach, jest koncert. Zaczynamy od przedszkolaków. Słuchajcie, jest 6 przedszkoli w Świnoujściu, łącznie z Warszawą i wszystkie przedszkola grają. Wszystkie dzieci grają. Występy będą wspaniałe. A rozpocznie koncert pięciolatek, który wygrał wczoraj koncert Mam Talent dla Bośku. Tańczy dzieciak po prostu niesamowicie. Warto zobaczyć. W telewizji też to możecie obejrzeć, ale ja myślę, że nie warto jutro w niedzielę siedzieć w domu. Nie warto oglądać telewizorów. Lepiej będzie, jak poprosicie swoich rodziców, albo dziadków, albo ciocie i przyjdziecie na plac Mickiewicza jutro, czyli tam przy miejskim, przy urzędzie miasta, tam się będzie działo, a działo, a działo. Będą armaty, będą strzały, będzie piekarnia i wiele innych rzeczy. Zapraszam Was wszystkich. Dzieci nauczyciele i dla Was dziś będzie.